Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, nawet Państwo sobie nie zdajcie sprawy, jak mi przyjemnie gościć Państwu na kolejnym balu Klubu Olimpijczyka. Na pewno ten bal będzie fajny. Przed Państwem noc niespodzianek, noc szaleństw. Mógłbym cytować Mickiewicza, tańce hulanki z Pawole, ale większość uczestniczyło w balach, które prowadzi Klub Olimpijczyka, więc wie. Jak Państwo wiecie, co roku wydajemy kalendarz jednego z członków Klubu Olimpijczyka, zasłużonego dla sportu nie tylko rybnickiego i działającego w Klubie Olimpijczyka. I tu jest wiele, wiele rzeczy do powiedzenia, ponieważ nasz 85-latek, czyli dalej ma 18 lat, tenisista, rybniczanin Stasiu Nowak. Stasiu. Urodzony 29 listopada 1932 roku w Bydgoszczy. Od młodości miał smykałkę do sportu, śpiewu i tańca, którą odziedziczył po ojcu. Próbował różnych dyscyplin sportowych, ale najbardziej pokochał tenis ziemny. Po odbyciu służby wojskowej w zespole pieśni i tańca w Bydgoszczy przyjechał wraz z trzema kolegami do Rybnika. W 1956 roku rozpoczęli pracę na kopalni w Pałowice. Od 1982 roku do chwili obecnej gra w tenisa i uczy gry jako trener. Brawa, proszę Państwa. Walczę od prawie 50 lat i wciąż jestem niezłomny, tak jak mówią koledzy. Jak Państwo wiecie, będzie można nabyć dzisiaj kalendarz, czyli kalendarz ze Stasiem. Ten kalendarz, proszę Państwa, będzie do nabycia za 20 zł. Będzie z autografem i Stasia, i naszego olimpijczyka Tomka, z indywidualną dedykacją. Młody Śląsk. I na czołowym zdjęciu jest osoba, która siedzi przy tym stoliku. Pomysłodawczyni, doktorantka ASP Warszawa. Realizatorka, moja przyjaciółka, Ilona Kanclerz. Szanowni Państwo, Jan Jasiewicz.
mistrz Polski Racing, jak to się nazywa poprawnie, to zawsze Cichopek Racing Team. Wielkie brawa, przyszedł, odwiedził. Z tej strony kino plenerowe Klemorzewy. I proszę Państwa, hasło końcowe. Zapraszam do współpracy. Wpisz się w historię tego wspaniałego obiektu. My chcemy kultywować to, co wymyślił Juliusz Roger. I proszę Państwa, Ania to namalowała w tempie ekspresowym. Aniu, jak pokażesz, to mogłabyś coś powiedzieć o technice? Tak, jeżeli chodzi o technice, którą dzisiaj prezentujemy i mam nadzieję, ktoś kupi. Mogłam to zrobić bardziej abstrakcyjnie, bo pomyślałam sobie, że takim nieodłącznym elementem naszego rybnickiego pejzażu jest smog. Więc na początku pomyślałam coś o szarości, ale stwierdziłam, że dla pana Olka jest to tak ważna rzecz, że nie można sobie robić żartów. A nas wszystkich rybnicza. Więc mam nadzieję, że się państwu spodoba. 950 po raz trzeci. Sprzedamy. Zapraszam, Bogdanie. Zapraszam cię, Aniu. Żeby nie było, że tak blisko siedzimy, my się nie znaliśmy wcześniej. Bo to tak wygląda. W takim razie bardzo mi miło. Widzę, że pan tak jest zaremiksowany. Zdrowie. Bardzo, bardzo mi miło, bo to... Proszę Państwa, ogromne brawa. Tutaj przyniosłem na tą uroczystość koszulkę reprezentacyjną, którą dostaliśmy na Igrzyskach w Rio de Janeiro. Pozwoliłem sobie ją podpisać i z tego co wiem ma być tutaj licytacja, tak? Także zachęcam bardzo serdecznie. Dziękuję. No, najważniejsze, że dobrze pływa. Wręcza i Mirela. O, zapłacono od razu, no. Ja. No, proszę Państwa, zdjęcia, media i tak dalej. Tomek, wiesz? Ja, szkoda, że tak tanio powiedział, no nic się nie stało. Brawa, o, brawa, brawa, proszę Państwa. Szanowni Państwo, Modny Śląsk, największą ilość punktów. Gratulujemy.